Cześć, nazywam się Mateusz Bajelski. Jestem hipnoterapeutą i pomagam ludziom rozszerzyć ich świadomość. I dzisiaj chciałem podzielić się z Wami czymś fajnym. Czymś, co dla osób, które o tym wiedzą, to uznają to za oczywiste. A dla osób, które teraz o tym usłyszą, to uznają to za genialne. Chodzi o otrzymywanie. Zastanówcie się, ile i kto z Was potrafi tak naprawdę otrzymywać? I co to znaczy otrzymać? Bo dla mnie wydawało mi się to oczywiste, ale dopiero kiedy zauważyłem, że ciągle coś otrzymuję i zacząłem to przyjmować, to stałem się dużo bardziej radosny i dużo więcej okazji i dużo więcej rzeczy zaczęło po prostu do mnie przychodzić. Mam więcej energii, czuję się dużo lepiej. Bo zobaczcie, kupujecie dla kogoś prezent i dajecie tej osobie ten prezent i ta osoba mówi, o dzięki, odkłada go na bok. No to wtedy nie macie za bardzo ochoty dawać więcej prezentów tej osobie, bo nie ma wdzięczności, nie ma nic, po prostu tak równie dobrze byście nic nie zrobili i też by było ok. Natomiast kiedy dajecie prezent osobie, która mówi, o dziękuję, przytula was, jest zadowolona, to macie tą wspaniałą energię, macie tą energię wdzięczności, czujecie to, czujecie się dobrze, chcecie dawać więcej prezentów. I tak samo jest z naszą rzeczywistością. Cały czas coś otrzymujemy. Wystarczy, że zwrócimy na to uwagę i wystarczy, że podziękujemy, docenimy to. I co się wtedy stanie? Wtedy poziom naszej energii się rozwinie, wtedy my się rozwiniemy, zaczniemy otrzymywać więcej. I też chciałem zwrócić uwagę na to, że żeby zmienić postrzeganie słowa dajemy. Bo kiedy dajemy coś, to tak jakby to tracimy. Natomiast kiedy zmienimy postrzeganie tego słowa i stwierdzimy, że my dzielimy się naszym dobrym samopoczuciem, dzielimy się naszą wiedzą, dzielimy się naszymi pomysłami, to wtedy my niczego nie tracimy, a druga osoba zyskuje, ponieważ dzielimy się naszymi surowcami. I wtedy, kiedy otrzymujemy, możemy się dzielić i napędzamy niesamowite koło, napędzamy niesamowity proces, który daje nam się rozwijać, który daje nam moc, który daje nam przeżywanie, które daje nam doświadczenia i to bardzo, bardzo wspaniałe. Ponieważ zobaczcie, żyjemy na tej planecie, jesteśmy wszyscy wartościowi. Wszyscy jesteśmy wartościowi. Wszystkim należy się życie. Wszystkim należy się dobre życie. I tak samo nasza planeta daje nam, dzieli się z nami powietrzem, dzieli się z nami wodą, dzieli się z nami jej surowcami. Tak samo otrzymajmy to z wdzięcznością. Zwróćmy na to uwagę. Zwróć uwagę, idąc gdzieś na spacer, zastanów się, zapytaj siebie, co teraz otrzymuję? Otrzymuję lepszą kondycję, otrzymuję spalanie kalorii, otrzymuję większą wytrzymałość, otrzymuję świeże powietrze, otrzymuję piękne niebo, otrzymuję śpiew ptaków, otrzymuję coraz więcej i coraz więcej i coraz więcej i coraz lepiej się czuję. I to jest dobre, bo nam się należy, bo żyjemy, bo jesteśmy wartościowi, bo jesteśmy dobrzy. I kiedy otrzymujemy, to możemy dzielić się i dawać w zamian coś więcej od nas. Więc pomyślcie o tym, pomyślcie, jak to jest otrzymywać i co otrzymujecie każdego dnia. A zobaczycie, w przeciągu 2-3 minut wasze życie się po prostu zmieni. Więc otrzymujcie z serca i dzielcie się tym, co macie. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.